coś zawitało, jakieś totalne dziwadło, jakiś żaglowiec automatyczny, totalnie dziwaczna konstrukcja. Bardzo przepraszam, ale nie nakręciłem kropci, która powinna być na balkonie, jeżeli ja nagrywam jakieś dziwne pojazdy morskie. Więc teraz wszyscy mogą zobaczyć, że pani Lila też zainteresowała się tym pancernym żaglowcem. No to nie jest pancerny, to jest szpiegowski jakiś. Szpiegowski jest, no dziwadło straszne. Z Rosji. No być może. Zbliżamy się do portu i nagle widzimy, że dziwny pojazd pływający UFO stoi w porcie, a teraz widać jego dwa z trzech masztów. Co to za... O, już trzeci maszt nawet widać. Tak. Oj, to musimy zejść na dół. Nie no, musimy zejść na dół i zobaczyć, co to takiego. No i jesteśmy przy porcie, gdzie stoi to coś. Nieprawdopodobne, naprawdę nieprawdopodobne. No jak ci się to podoba? No dziwadełko straszne. To nie ma żadnych okienek, ale to jest taki wojenny. On ma okienka. Jaki wojenny? No co ty opowiadasz? No a przeczytałeś tą nazwę? A Hamilton? Hamilton, no jakiś tam. No, to jest żaglowiec, on wiem, czy to jest taki w pełni zautomatyzowany żaglowiec. Aha, jakiegoś widać milionera. Widać kawałeczki żagli, nie? Widzisz te bulaje takie niby lekko zarysowane? No to są właśnie okna w tych pomieszczeniach. Tylko, że one są tak chytrze zrobione, że oni widzą wszystko, a my z zewnątrz nic. Rozumiesz? Prawdopodobnie normalnie. Tutaj jakby ktoś dupsko urwał tego normalnemu statkowi. Jest to szokujące. Zajął cały port. No najlepiej to widać, jak obok stoi wodolot, który wcale nie jest znowu taki malutki. Na jakie proporcje? Tam zresztą widać stojącego człowieczka przy tej cysternie, która tam pewnie paliwo im podaje. No olbrzym, no po prostu olbrzym. A my, Kropuniu, idziemy
Idziemy do ściany. Idziemy do ściany wypłacić troszeczkę pieniędzy. Leków. A potem na coś dobrego. Zobaczymy na co. No, możemy jeszcze raz go pokazać tu. Tego dziwaka. Tego dziwaka, no. Nie wiem, czy to w ogóle widać. Możemy iść dalej. To co, idziemy do tej knajpki, co ostatnio? Ja się pytam, czy idziemy do tej knajpki, co ostatnio? Może coś pokazuje, jeszcze coś tam, żeby... Co pani tu robi? Nie wiem, też sobie chyba odpocznę. Bo jest, zobacz, jak piękna panorama jest. No panorama jest śliczna. Widzieliśmy już ją 1000 razy, ale no... No jest piękna. Tak? Co? Powoli słoneczko zachodzi. Znaleźliśmy nową knajpkę już przy promenadzie. Summer Restaurant się nazywa. Miły pan nas właśnie przyjął od nas zamówienie. Dzień dobry, co pani sobie zamówiła? Dzisiaj? Aha. Zamówiła pani owoce morza i co jeszcze? I owoce morza. A ja? Nie wiem. A ja swoje ulubione małże. Tak? No dobra, zobaczymy. Piwko. No i piwko to wiadomo. Zamek Lukrecji na wzgórzu. Nad Sarandą. Widziany z restauracji. Kogoś tam chodzi na śniadania codzienne. Tak. Kawałek drogi jest, ale przynajmniej się je ze smakiem. Tak? Tak, proszę pani? Tak, proszę pana. Powoli zapada zmrok, a my nadal czekamy. Owszem, dostaliśmy talerze, ale puste. Czekamy. Za chwilę wypiję piwo i chyba pójdziemy gdzieś dalej. Za to jest piękny zachód słońca i fantastycznie wyglądają te chmurki tutaj. Oraz chmury nad zamkiem Lukrecji. Już nie czekasz? A co dostałaś? Owoce morza dostałam. Tak. A co też dostał małże? No ja dostałem małże już wydziobane, więc będę miał mniej roboty. Najedzona? Obżarta. W Sarandzie. Nie wiadomo, czy tu jakieś istnieje życie nocne. No jak nie istnieje? To co to jest, co tutaj obok nas się dzieje? Nie wiem. No właśnie. Ale coraz ciemniej. To jest, na które piętro musimy wejść. No tak, zwykle na 7. No i tak wygląda Saranda nocą.
Nieprawdaż? Czy nieprawdaż? Jeśli w 7:30 można nazwać nocą. No ale jest ciemno, to jak jest ciemno, to jest chyba noc. Czy nie? Terminali. Szczekające świeżo. Szczekające świeżo. No, co?